To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i w słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień nam się dostało. Na to jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły się jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miał widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych grobu ze stanu wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumny, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co przepowiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybyli do wsi, do której zdążali, a on pokazywał, jak on miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się tu wieczorowi i dzień się już na górę. Wszedł więc, aby zostać wraz z nim. Gdy zajął z nim miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im. Wtedy otworzyły mi się oczy, poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pismo nam wyjaśnił? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalemu. Tam zostali zebranych 11 oraz nie innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przyłapanego Pana. Oto słowo Pańskie. Mają sobie tak wiele do powiedzenia, tak wiele do...
przemyślenia, przedyskutowania, że nawet nie zauważają, kiedy ktoś trzeci się do nich przyłącza i zadaje im pytanie, o czym tak żarliwie dyskutujecie? Co się dzieje, że was tak zainspirowało? Ty jedyny nie wiesz chyba, co się stało w Jeruzalem w tych dniach. A cóż? I ta opowieść, jak najpierw wywyższano, a później uniżano Jezusa Chrystusa, Mesjasza, po którym spodziewaliśmy się, że On na nowo wyzwoli Izraela. Mało tego. Jeszcze mówią im wynika tych słowa takie przerażenie i nasze niektóre kobiety doniosły nam, że grób jest pusty. Nie ma! I tu przepiękna postawa Jezusa. O nierozumni! Tym słowem wycisza tych ludzi. O nierozumni! To budzi mi zdziwienie. O co ci chodzi przecież? I zaczyna im wykładać swój życiorys. Chrystusowy życiorys, począwszy od Mojżesza do zmartwychwstania. Oni się uciszyli. Są w stanie przyjąć to, co on do nich kieruje. I moi drodzy, tutaj chcę zacząć pewnego cytatu z książki Mocny Czyna, kardynała Saracha, który mówi te słowa. Jeśli milczenie nie mieszka w człowieku i jeśli samotność nie jest stanem, którym człowiek pozwala się kształtować, stworzenie jest pozbawione Boga. Nie ma na świecie takiego miejsca, w którym Bóg okazuje się bardziej obecny niż w sercu człowieka. Serce to prawdziwie jest mieszkaniem Boga, świątynią milczenia. Niestety, światowe potęgi usiłujące ukształtować współczesnego człowieka metodycznie usuwają ciszę. Dlatego Jezus mówi ciszę. Posłuchajcie. I chociaż słuchali moi ludzie, wcale nie byli skorzy do wierzenia, do przyjęcia tego. Czego potrzebowali? Potrzebowali tego, co przy każdym cudzie, przy każdym słowa, które Jezus powiedział cudem. Cuda przemawiają. Jest zaproszony przez niej do domu, siadę, znany z wieczerzy, przeszli się, a pójdziesz dalej. I kiedy zasiadł przy stole, zauważcie, złamał rękę. Pan domu służy przy stole, Pan domu nadaje rytm spożywania. A tu Jezus siada za stołem, bierze chleb, łamie, błogosławi, wypowiada modlitwę i dzieje. Otwierają mu się oczy. To jest Pan. Jezus znika.
sercu mojego rodzica, że we wrzasku tego świata dzieci potraciły wiarę, przestały praktykować swoją wiarę, zaczęli przyjmować nawet inny sposób życia niż byli wychowani w grożeniu. Tak. Nie potrafią zablokować swoich uszu w jasnocie tego świata, lecz ulgają. Nie potrafią zablokować oczu przed obrazami tego świata, dlatego ten obraz przyjmuje. I w konsekwencji człowiek zaczyna się stawać zakładnikiem tego świata. A tym samym pogrążając się w tym obcym świecie dla swojej natury, traci kierunek do ojczyzny wiecznej, traci kierunek do zbawienia. I moi drodzy, te słowa Piotra, aby w bojaźni spędzać czas swojego pobytu na ojczyźnie, to nie są słowa wyssane z palca. Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, a do tej bojaźni Boża jeszcze przepięknie pasuje słowo pokora. Przed Bogiem. Nie bać się wyciszeniu stawać z pokorą. Panie, Ty mów. Ja Twój sługa Cię słucham po to, abym nie stracił obietnic, które będę zadawał w Świętym. Na początku pontyfikatu obecnego papieża Franciszka skierował swoje słowa do kardynałów i nie tylko, dla hierarchów Kościoła, którzy już przechodzili na emeryturę. Mówił im, nie dyspensujcie się teraz od swojej posługi wobec najmłodszego pokolenia, lecz swoim doświadczeniem służcie teraz tym młodym ludziom po to, aby was widzieli ojcu, którzy rzeczywiście dbają o ich przyszłość. I moi drodzy, chcę się z nami na koniec tego krótkiego słowa podzielić doświadczeniem pewnego kardynała. Jakiej cnoty kardynał potrzebował w swoim życiu? I kardynał Rafael Merle de Laval, dawny sekretarz stanu świętego Piusa X, wycofał się z publicznych spraw Kościoła, napisał piękną litanię pokory, którą odmawiał każdego diabła w odprawieniu mszy świętej. Zauważcie, doświadczony człowiek. Na urzędzie, którym się łączy to, co boskie, z tym, co ludzkie sprawy, bardzo trudne, niełatwe. Napisał tę swoją litanię w trzech częściach. Ja tylko przytoczę pierwszą część. Od mojej własnej woli wybaw mnie, Panie. Od pragnienia bycia szanowanym, od pragnienia bycia kochanym, od pragnienia bycia wychwalanym, od pragnienia zaszczytów, od pragnienia podziwu i uwielbień, od pragnienia bycia wyróżnianym, od pragnienia bycia proszonym o radę, od pragnienia bycia akceptowanym, od pragnienia bycia zrozumianym, od pragnienia bycia odwiedzanym, od lęku przed upokorzeniem, od lęku przed wskazaniem, od lęku przed odtrąceniem, od lęku przed oszczerstwami, od lęku przed upadnięciem, zapomnieniem, wybaw mnie, Panie. Tu się zawiera jego doświadczenie. A wiemy dobrze w życiu, że z wiekiem doświadczenie przychodzi nieodwrotnie. I on na podstawie swojego doświadczenia powoduje nam dzisiaj swego rodzaju spuściznę, czego warto się trzymać, ale przed czym warto mieć dystans. Inaczej to nazwę, bojaźń Bożą. Nie chodź, gdzie nie jest to dla Ciebie wskazane. Miej dystans, ażeby się zadać od tego, co jest najcenniejsze. Z obczyzny wejść w ojczyznę. Dlatego zachęta dzisiejszej Ewangelii.
wyciszyć się, aby usłyszeć, jak w naszym sercu Chrystus łamie chleb. Chrystus dosłownie rozdziela swoje ciało w ciszy. Dasz mu usłyszeć. I obyśmy chcieli jak najczęściej tej drodze na